Halo, halo, witam serdecznie w 9 już odcinku z serii Flintlock The Siege of Dawn. W dzisiejszym materiale zobaczymy wioskę hutniczą, tak zwaną, która to znajduje się z tej oto strony. No i przy okazji postaram się wykonać misję poboczną Utraceni w walce, którą przed chwilą zebrałem od kolesia naszego sojusznika Sapera. Przy okazji od razu zupełnie nowy rodzaj wroga. Ustabilizuj i trzymaj headshota. Dobra, w takim razie atak za pomocą snajperki jest ewidentnie bardzo dobry. Na podobny rodzaj wrogów to się przyda. Chociaż nie mogłem headshota sprzedać. Znaczy może sprzedałem, ale jakiegoś niekrytycznego. Nie wystarczyło na jednego strzała, jak w większości przypadków. Kogo my tu jeszcze mamy? Gone. An entire hamlet. Just... The Revenant pushed through. And it was in the way. Jeszcze ostatni. A, mam jeszcze dwa strzały, zaraz. To trochę więcej niż zazwyczaj. Jakoś sobie snajperka ulepszy, i nawet nie wiem kiedy. Ostatnio takich strzałów miałem 3 maksymalnie. Ciekawe. Kolejni łucznicy. No dobra, stabilizujemy. Akurat stoją w miejscu. Nowy rodzaj przeciwnika w postaci pająka. Do tej pory nie widziałem podobnych, ale raczej nie są jacyś super ciężcy. Srebrny dziobacz. Ta moneta może przeskoczyć w linii prostej nad inną monetą na puste pole. To do tej minigierki Sebo, tak się nazywała. Może się przyda. Jeszcze ślady po pająkach, jakieś nici. Do góry chyba już natomiast nie wskoczymy, to było zbyt ryzykowne. Coś słyszałam, jakiś w ogóle mutant straszny, kolej, skąd ty się wziąłeś? Zaraz on mnie plecami zaatakował, tego się nie spodziewałem. On musiał być jakoś ukryty. Takiego wielkolada bym nie znalazł? Może w podziemiach się czasami kryje? No to już pierwszy wróg, na którego należy uważać. Ten z kolei też jest całkiem mocny. Jeszcze go nie przebiliśmy? Come on. Last chance to back down. Nie mam jeszcze pająki, to szybko jednak schodzą. Kilka ataków i po robocie. Przy okazji mamy także save, okej, dobra. To się przyda. Chociaż czy warto odpoczywać? Dobra, tam trochę straciłem jednak leczenia.
Więc może warto ustabilizować sytuację. Czy tu warto było podchodzić, bo nie wiem, czy w sumie ten wielkolud mnie po raz kolejny nie zaatakuje. Był ten wielki wróg gdzieś. Ta, po raz kolejny mamy zregenerowane strzały. Więc od początku można zabawić się w Sniper Elite. Kolejne? Coś słyszałem. O, siarkę mamy! A siarka to jest super wartościowy materiał, którego szukałem od początku gry. No to wyborna sprawa. To już akurat miasteczko na trochę większy kaliber. Ciężko będzie wszystko tak szybko sprawić. O, proszę bardzo, jeszcze się wrogowie kryją jakoś po krzakach dosłownie. Należy uważać na każdym krok kolejny. Panowie, gdzie my w ogóle idziemy? Jakieś niższe piętra. No akurat misja poboczna jest w trochę innym kierunku, ale... Nie wiem, może to jest jakaś... szybka kwestia, szybko do obrady się gdzieś przedostać? Nie wiem, nic nie ma. Chyba że na drugą stronę bym przeskoczył, ale to po nic. A, patrzcie na to, na dół mogę jeszcze zaskoczyć. Spróbujmy. I mamy tyle siarki. Okej, ale się ulepszę, ja nie mogę. Będę miał mocniejszy topór od tej pory. No to jest naprawdę super wartościowy materiał, sekret. Tyle siarki zdobyć za jednym razem. Do tej pory w zasadzie żadnej nie było dostępnej na przestrzeni całej rozgrywki. A to naprawdę bardzo wartościowy bonus. Co tam robi pająk? Nie wiem, jakoś zaczął tańczyć. To dopiero. A tu szczepy za łek, więcej chyba nie zrobimy na obecnych skałach. Czy jeszcze coś mi ominęło? Tam może na wcześniejszych terenach z wioski. Może to jeszcze zaraz zobaczę.
No, tak trochę sobie przeskoczyłem nad całą ścieżką, ale jeszcze będę wracał. Na razie zobaczmy misję poboczną, która się szykuje. Looks like the mine that Baz was talking about. Let's go. Skulking in the dark. You seem particularly outraged. Those bandits mugged Baz whilst dragging the Coalition's name through the mud. Of course I'm mad. Are you sure that they're bandits? Baz said they were deserters. Nope, couldn't have been. Mamy punkt zapisu na samym dole dosłownie. No, myślę, że warto to zobaczyć. These ones are in uniform. Hostages. Have to be. They don't seem to have been restrained. I know. Damn it. That means they deserted. I chyba więcej nie zrobię na razie. Resztę zostawię do ulepszeń. No tak się składa, że mamy siarkę na każdym kroku. To jest akurat dobra informacja. Relacja dezerterki, część pierwsza. Dwa lata mojego życia oddałam koalicji. Przelewałam w okopach własną krew. I po co? Żeby jakieś latające, zamaskowane monstrum mogło nadlecieć i rozerwać mnie na strzępy? Nie, koniec z tym. Czy to jest zwiastun jakiegoś bossa? Może? Kto wie? Latające monstrum. Ajajaj, jak się w ogóle celuje, najgorzej. Nic to nie robi. Okej, mamy część drugą. Pobiegam aż na koniec świata i znalazłem umarłych czekających na nas. Po co walczyliśmy tak zaciekle, żeby ich powstrzymać? Na dusze w podziemiach jesteśmy przeklęci. Wszyscy jesteśmy przeklęci. To jest ona tak skończyła? Nie, to jest jakiś mężczyzna. Ale być może z jej grupy, zająć życie. The mine isn't collapsing, is it? No. Well, that explosion worries me. Let's go. Ja co, nie miałem strzał. Ajajaj, ale beznadzieja. Okej, przy okazji mamy też beczkę z prochem, więc dałoby radę coś zdewastować, jakieś przejście. No i to jest nawet główna historia. Dodatkowe informacje, część trzecia. Wren mówi, że ich słyszy tam na dole. Musieli przeczołgać się pod ziemią, dostać się pod górę i zgubić się. Jan wybrała własną drogę. Zawsze była taka sprytna. Czas sprawdzić, czy garła, czy staruszka jest coś wart. Dobra. No nie wiem, czy to nie jest arena na jakąś walkę z bossem. Dosyć charakterystycznie całość wygląda. Zaraz zobaczymy. See me. It hurts.
Those rotters got me good. A, ktoś do nas mówi? Tędy? O kogo chodzi? Jakaś dezerterka rozmawia, ta. Your coalition, aren't you? I'm not going back. You wouldn't make it anyway. Not in your condition. There's no escaping them, is there? Came out of dawn like a wave. You can't fight that. Did you blow those charges before? I... the dead. They tore right through us. I tried to trap them, but they'll get through. I know it. It's okay. I'll deal with them. Throw your life away. What do I care? Here. Maybe this'll help you. That's Baz's blunderbuss. So you were the ones that jumped him. Was that his name? Tell the old man. We're sorry. Garłacz Baza. Wystrzeliwuje śród 10 z rozrzutem wynoszącym 60 stopni, dzięki czemu jest doskonałą bronią w walce z tłumem. W takim razie chciałbym to wyposażyć. A, już mamy wyposażone, okej. Czy jakiś tłum się szykuje, czy o co chodzi? Aj, zaraz, tu przed chwilą była bohaterka, czyż nie? Czy ja dobrze rozumiem? A, bo nie mam jeszcze beczki. Nie tak prędko, najpierw muszę ją zabrać. No to podkładamy. Chmara dzikusów. No nie, co się stało? Jak blokują! Ale beznadzieja! Czemu coś stało? Jak się striggerował? Dobra, jakoś wyszło. Ale walka dosyć ryzykowna. Prawie mnie chmara dzikusów zjadła. Teraz z kolei muszę jedynie wyjść z kopalni, co równie nie będzie chyba takim prostym zadaniem. Jesteśmy ileś tam pięter pod ziemią. Tak mnie zjadł, kurde, beznadzieja. I co ja w ogóle zrobiłem nie tak, co chciałem? Przypadkowo się uleczyłem w trakcie bliskiego starcia, teraz już mi się leczenia kończą. I chyba jest wyjście z kopalni. Dobra, ale chciałbym się jeszcze wrócić do kopalni. Jeszcze coś tam było przecież. Tak na wprost, przykładowo.
Niecała kopalnia została chyba przeze mnie ukazana. Ale mi prawie załatwił, ja nie mogę. No, było blisko. Bez przerwy chyba stałem w jakichś truciznach, a te trucizny jeszcze były w wodzie, przez co ich nie widziałem i tyle oberwałem w końcu. Mało przyjemna kwestia. A, jeszcze mogłem tak zajrzeć, no cóż. Dobra, w takim razie co ja chcę zrobić? Mapa. I teleportacja, ten, szybka podróż. Chcę się teleportować pod siebie, dosłownie. No dobra, i teraz postaram się wskoczyć na górę. Dałoby radę to zrobić? Come on, twórcy. Nie mówcie mi, że tak zawaliłem i nie ma opcji, żeby już wskakiwać do góry. Nie, powinna być opcja. Tak w ramach pewności chcę zobaczyć, czy po drodze nie było jakichś dodatkowych jeszcze możliwości. Jakichś dodatkowych przejść, ale chyba nie. Tak, już nic więcej nie było. W takim razie pora na powrót. Jeszcze z tym porozmawiajmy. Tak, czyli jaskinia sprawdzona. Chyba na 100%. To już nic więcej nie ma. A więc wracamy jeszcze, bym ścieżkę zobaczył. Ej, come on. Chcę zabrać surowiec. No nie, no kurde, pani, nie łap się tam. Jezu Chryste, co ona robi? Tędy. No jeszcze krótka ścieżka, która była wcześniej. Dobra, i czego ta dwójka strzegła? Chyba mi to na nic będzie. O, może tędy. Ale skacząc niżej, to już chyba tylko i wyłącznie do przepaści. Jeszcze jestem zainteresowany jednym kombosem. Czy byłoby to możliwe? Dobra, to może takie kombo idealne zrobić. Może z wyskoku? I wtedy ze snajperki jeszcze uderzyć. To na jakiś montaż najlepszych akcji. Niczym w Call of Duty albo jakiś innych. Jeszcze raz spróbuję, zobaczymy czy wyjdzie. Z kolei już go nie widzę zupełnie. Aj, zniknął mi niestety. O, proszę bardzo. Prosto w oko. Jeszcze z wyskoku. Dobra, to jest idealny gameplay, mój ulubiony. I tu już się chyba wracam na całkowicie poprzednie tereny. Które w sumie nie wiem, czy sprawdziłem też na 100%. Może mnie coś w sumie ominęło.
szczególności pierwsze tereny miasta dosyć ogólnie sprawdziłem, zaraz to zobaczymy. Dobra, odpoczynek na szybko. This is as good a place to rest as any. Mogę w ogóle tak z wyskoku typowego strzelać? Nie, to już mamy za mało możliwości. Nie ma czasu, żeby tak strzelać. Chyba że z wyższego terenu. Ale ile jeszcze siarki? Ale fajna sprawa. No i dobra, możemy oddać misję. Hey, Buzz? The blunderbuss. Souls below, you found it. What about the, They're sorted. Said they were sorry. Well, thank you. And, apology accepted. Here. You've earned it. I can't take that, Buzz. It's your gun. Fat lot of good it did me. It should be in more capable hands. But you've had it since I've known you. And now I'm passing it to you. No, tego się można było spodziewać w sumie. W każdym razie ulepszanie topora, którego ten jest chyba mocniejszy. Nasze właśnie ma obrażenie ogniste. Topór zwiastuna. To jest ten. Dobra, ciśniemy, ulepsz. Tak jest, poziom trzeci, na poziom czwarty zaraz. No, to się rozumie. Jeszcze więcej siarki potrzebuję. Ale hity już bije srogie. No i w sumie w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek. Udało się zrobić niezłe postępy, proszę bardzo. Te regiony wszystkie zostały sprawdzone. A co, że interesuje Was kontynuacja głównej historii z tej oto strony, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne materiały. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Jutro.